Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych przygotowano także nakładki brajlowskie dla osób niewidomych lub niedowidzących, za pomocą których będzie można oddać głos w lokalu wyborczym. Dodatkowo w tegorocznych wyborach wyborcy niepełnosprawni, a także ci, którzy ukończyli 75 lat, mogą zagłosować przez pełnomocnika. Możliwością jest głosowanie korespondencyjne. W tym wypadku dwie osoby skorzystają z tej formy głosowania. Oprócz tego jest jeszcze możliwość głosowania przez pełnomocnika, to znaczy osobie, do której mamy zaufanie, udzielamy pełnomocnictwa. Może to być na przykład ktoś z najbliższej rodziny. Do dziś takich pełnomocnictw wydano 15. Sądzimy, że tych zgłoszeń przybędzie jeszcze jakaś liczba. Te wszystkie nowości sprawiają, że osoby niepełnosprawne, starsze, które mają kłopot z dotarciem do lokali wyborczych, mogą liczyć na spore udogodnienia. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na naszą pomoc w dotarciu do lokali wyborczych. Straż Miejska od godziny 12 do godziny 17 będzie pomagać właśnie, by osoby, które chcą oddać głos, mogły się znaleźć w lokalach wyborczych. Oprócz tego osoby, które pozostają w Świdnicy Czasową, mogą do 4 października zostać dopisane do spisu wyborców. Odpowiedni wniosek można zgłosić w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.